Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj troszkę jak z kibla, bo z wnętrza szafki, która jeszcze nie ma pleców, ale weźmy to i zróbmy. Zapraszam na dzisiejszy film. W dzisiejszym filmie będziemy zajmować się wieszaniem szafek, które zbudowałem w poprzednim filmie, a tutaj u góry macie link do filmu, w którym pracując na stolarce system zbudowałem właśnie te oto szafki. A dzisiaj chciałbym z Wami je powiesić. Przede wszystkim najpierw musimy je uzbroić w HDF-kę na tył. Muszę ją dociąć, wsadzić w nutę, która jest już tutaj z tyłu zrobiona, dociąć odpowiednio pod zawieszki i parę słów również musimy powiedzieć o zawieszkach. Więc zaczynajmy. Docinanie HDF-ki. Moja szafka ma dwie nuty. Z każdej strony było nacięte na 10 mm. Szafka ma 500. Teoretycznie wtedy powinniśmy zrobić minus 19, tak żeby było w miarę ciasno, czyli 500 minus 19, 481 mm. I taką HDF-kę będę przecinał. Dlaczego 19? Po 9,5 mm z każdej strony, milimetr na to, żeby to w miarę ciasno się działo i wtedy będzie dobrze. Także biorę piłę i docinam HDF-kę. Natomiast jeżeli chodzi o ucięcie z długości, odejmuję 5 mm, moja szafka ma metr, więc robię 995 mm i takie właśnie coś wyznaczam. Teraz, kiedy nasze plecki już wycięte, musimy się posłużyć moim najbardziej zaawansowanym szablonie na całym warsztacie. Proszę bardzo. A co do szablonów i różnych innych rzeczy do mebli szabloniastych, to Was odsyłam oczywiście do linku. Biorę sobie właśnie moją zawieszkę, żeby nie wyznaczać rozmiarów, którą sobie już wcześniej zrobiłem. I liniami sobie po prostu odznaczam od ołówkiem w dwóch narożnikach. Mogę to wyciąć w dwojaki sposób. Albo mogę wziąć wyżynarkę. Albo, jeżeli nie mam wyżynarki bądź innej, mogę wziąć po prostu piłę ręczną. Ja akurat skorzystam tutaj z japońskiej, mojej bezzębnej piły. Ułóżmy sobie ją tylko odpowiednio. A jak mówiłem, moja piła jest bezzębna, więc już dlatego tnie się nią bardzo trudno. Wyrzazali, już powyrywałem trochę zębów. I moja Ryoba z Irwina już niestety chyba kończy swój żywot i albo muszę kupić nowy brzeszczot, albo po prostu ją wypierdzielić, chociaż ta do cięcia wzdłużnego w dalszym ciągu ma się dobrze, no ale tu jak widać zęby już powyrywane. Jeżeli takiego szablonu nie mamy i chcielibyśmy sobie go po prostu wymierzyć, wystarczy przyłożyć sobie naszą zawieszkę do narożnika szafki. I teraz tak, zakładamy 5 mm krótszą HDF-kę, więc będzie tutaj 2,5 mm. Więc zakładając jakąś tam drobną szczelinę, widać, że tutaj, tak żeby przykryć ten plastik, potrzebujemy około 5 cm wycięcia, tak żeby spokojnie to 5 cm tutaj w każdym zakresie starczyło. Natomiast w drugą stronę ten maskujący fragment to jest takie 18 mm plus to 9, które mamy w środku, czyli powinno być 18 plus 9, czyli jakieś 27. No i tak ma moja zawieszka 28 na 51 mm. Także wiecie, jak wyznaczyć, a przy okazji mówię Wam, ile to ma wymiarów. 28 na 51 mm. Tutaj jeszcze jedna istotna informacja, którą należy sobie przyswoić. Jakich wkrętów używać do zawieszek? Akurat to jest zawieszka Blue Mosca i dobrze sprawdzić po prostu, jak daleko sięga wkręt. To jest wkręt 35 mm i wydaje mi się, że takiego należy używać, żeby skorzystać z jak najgłębiej, z jak największej głębokości. Tutaj jest wkręt 30 mm, jak widać na załączonym obrazku. No, mięsa jeszcze trochę pod tym wkrętem zostaje, więc wydaje mi się, że ten 35 mm wkręt
jest zdecydowanie lepszym wyborem. Tutaj kolejna rzecz, jeżeli chodzi o plecy i wykonanie takiej szafki wiszącej. Moja szafka akurat została wykonana w taki sposób, żeby estetycznie było na dole, mimo to, że i tak już mamy tutaj wieniec skrócony, no ale żeby nie było wycięć, nie przejeżdżałem piłą na wylot, przez co wykonując to piłą okrągłą, te otwory tutaj na samym końcu są oczywiście półokrągłe, przez co nasza HDF-ka nie będzie miała jak tutaj zejść do samego dołu. Dlatego tutaj narożniki trzeba delikatnie przyciąć, ale nie na tyle, żeby nie zrobiła się po prostu dziura, tak? Więc takie parę milimetrów trzeba każdy narożnik przyciąć. Teraz jak już mam wycięte podzawieszki, podnarożniki, mogę wsunąć moją HDF-kę pod warunkiem, że się zmieści. No tutaj na wysokość, jak widać, mi się nie zmieści, więc muszę szafkę przestawić na ziemię i wsunąć moją HDF-kę. Teraz kolejna rzecz. Teraz tak, nasze zawieszki są lewa i prawa. Kiedy zawieszki wylądują na swoim miejscu, czyli mamy je tutaj i mamy ją tutaj, teraz trzeba się zastanowić, czy nasza szafka będzie tym ostatnim ogniwem, czy jednak potrzebujemy wyciąć. Jeżeli mamy ciąg szafek i mamy jedną listwę zamontowaną, czyli na przykład jest to tak, to chcąc dociągnąć naszą szafkę do ściany, no niestety nie wykonamy tego, bo będą nam przeszkadzać te boki. Więc albo, jeżeli to będzie wolno wisząca szafka, czyli jedna jedyna, musimy dociąć naszą listwę tak, żeby zmieściła się pomiędzy tymi bokami, wieszając tą szafkę. A jeżeli chcemy, żeby te szafki miały ciąg cały, a tutaj dokładamy sobie dodatkowy ślepy bok, tak żeby zaślepić te wycięcia, które za chwilę tutaj wykonam, no muszę je po prostu wyciąć, tak? Wtedy mogę kontynuować jedną listwę albo montować nawet takie na przestrzał lokalnie dla każdych dwóch szafek. Tamten drugi bok zostawimy sobie jako taki bok widoczny, a tutaj sobie wyznaczę na głębokość 12 cm wycięcie, odcinam zbędny fragment. Teraz tak, wycinając taki element, należy uważać, żeby nie ciąć za głęboko, żeby sobie tej krawędzi, która jest widoczna od środka, nie poszczępić. Dlatego w tym miejscu powstaje taki lekki ząbek, bo jest to po prostu, to jest ta krawędź, która będzie widoczna, a tu już mi nie będzie przeszkadzać na listwę. Po tym jak już przygotowaliśmy naszą HDF-kę, wycięliśmy pod szynę, nasza szafka de facto jest gotowa. Teraz to potrzebujemy jedyne co, to zmierzyć przekątne. Tutaj nie będzie tak łatwo, gdyż azalisz, jeden z narożników jest wycięty, drugi nie, więc tam mała różnica może być ze względu na to, że no, będziemy mierzyć od innego punktu, ale spróbujmy to zrobić. Spróbujmy zmierzyć, tutaj górą mamy 1119 i tu spróbujmy zmierzyć, jest również 1119, więc załóżmy, że jest idealnie prostokątna. Bierzemy w dłoń, oczywiście zawsze można użyć zwykłych gwoździ, wkrętów, no ja używam po prostu zszywacza. Teraz tak, szafki wiszące mają tą tendencję, że łapiemy HDF-kę tylko dołem, górą, więc te szafki w dalszym ciągu troszkę będą sobie pracować, dlatego też ważne jest, żeby nasza HDF-ka była jak najszersza. Nie może być za szeroka, bo będzie się robił banan środkiem, ale powinna być taka właśnie na styk. Przez to ta tendencja do pracowania naszej szafki będzie zdecydowanie mniejsza. Tutaj jeszcze w ramach właśnie walki z przekaszaniem się mamy tutaj odsłonięty ten fragment, więc tak, żeby nam nie wyrywało laminatu w środku, możemy ją delikatnie przechylić na zewnątrz. Możemy też tutaj dobić sobie parę zszywek po to, żeby właśnie
mieć złapane jeszcze w drugiej płaszczyźnie naszą HDF-kę. Kiedy wszystko już mamy zrobione, HDF-ka zamocowana, otwory wszystkie powycinane, bierzemy nasze zawieszki. Zawieszki zawsze mamy lewą i prawą, tak? Czyli zawieszki są symetryczne i jedna idzie na jedną stronę, druga idzie na drugą stronę. Bierzemy wkręta 35, to stawiamy do góry. Tutaj jest, ponieważ wkręt jest dość duży, możemy go dokręcić jeszcze mocniej. I teraz to samo dla strony drugiej. Teraz zawieszka. I co z zawieszką? Zawieszka ma dwie śruby regulacyjne. Jedną tu pod spodem i ta odpowiada za podciągnięcie szafki góra-dół. Tak? Czyli jak widać, o, tu mi się teraz dynda. A druga śruba, tutaj akurat od frontu, służy do tego, żeby szafkę przyciągnąć do ściany. Należy tylko pamiętać, że w momencie, kiedy szafkę zawieszamy, ona jest lekko pod kątem. Wtedy, kiedy ją dociągamy, ten narożnik lekko się unosi. Więc to jest dodatkowy taki aspekt geometryczny. Na dzień dobry. Dobrze sobie zawieszkę wyciągnąć na maksa i na maksa do góry, żeby nam jak najłatwiej było ją potem zawiesić. Ja muszę sobie teraz te zawieszki właśnie wyciągnąć do tego, ponieważ jest to dość głęboko, użyję długiego bita i wysunę sobie teraz na maksa i do góry podniosę również na maksa. Kiedy nasze szafki już są zmontowane i nasze zawieszki se tak biorą i dyndają, to taki patent na to jest, że bierzemy taśmę, której i tak nigdy potem już nikt nie zobaczy, chyba że będzie demontował, i przyklejamy taśmą nasze zawieszki w pozycji górnej. Można dla pewności sobie też tak nabić tą taśmę na te kolce, jeden pies. Ta taśma jest na tyle miękka, że w momencie, kiedy będziemy następnym razem przy wieszaniu dokręcać zawieszki, po prostu się urwie. Teraz, ponieważ szafki będziemy wieszać do samego sufitu, musimy teraz sprawdzić, jaką będziemy mieli szczelinę, na jakiej wysokości możemy zamontować nasze szafki. I teraz tak, do tych kolców mamy 32 mm. To możemy zawiesić na 35 od góry, tak żeby zawieszka przeszła tylko i wyłącznie przez górę. Więc to tak samo możemy sprawdzić, jest 32, czyli jak zawiesimy górną krawędź listwy na 35 mm, to będzie dobrze. Jeszcze teraz taka jedna rzecz a propos listwy, bo będziemy mieli dwie szafki i możemy teraz tak, wykonać listwę tak, ale tu mi brakuje generalnie do dwóch szafek. Tu będę miał złapaną jedną szafkę i jedną kolejną. I po prostu dotnę z tego kawałek i ten kawałek wykorzystam na zawieszkę ostatnią. Istotna rzecz jest taka, że tak na dobrą sprawę nie musimy być idealnie w poziomie, ponieważ i tak nasze szafki mają potem regulacje, tak? Mają regulacje. Jedyne co, to musimy zachować te 35 mm od sufitu, tak żeby nam ta zawieszka w ogóle chciała przeskoczyć przez tę górną krawędź listwy naszej. Ale czy to będzie milimetr w tą, czy w tą, no to już nie ma znaczenia, bo szafka ma już regulację i ten milimetr w górę, w dół możemy już pociągnąć. Także można to zrobić od lasera, ale nie ma to aż tak, nie jest to aż tak kluczowe w tym całym
ambaracie. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Biorę wiertło dziesiątkę i wiercę. Teraz montujemy listwy. Cały czas mieszam listwa zawieszka. Sorry, ale myślę, że wiecie, o czym mówię. I ja kołki generalnie dzisiaj używam kołków ramowych, ale się śpieszę i mi wszystko leci z rąk dzisiaj. I wbijam je przez listwę. Trzeba je poprawić. Używając do tego punktatora kinetycznego i potem używając zakrętarki udarowej pierdzielamy tu. Jak słychać, ten trzyma. Tutaj mam słabą baterię, Torx 40. Prawie. Czyli trochę. Miałem jeszcze trochę przesunę. Ale właśnie tak można skontrolować. I widzicie? Niby 35 mm, ale zawieszka opada te parę milimetrów w dół, bo ten ząbek wbija się i zahacza nam za listwę. Dlatego trzeba z tym uważać. A tego ząbka mało nie jest, bo jest prawie 8 mm. Teraz trzeba tylko podnieść i wyregulować. Jedna z zawieszek okazała się, że nie współpracuje, więc żeby się do niej dostać, albo trzeba właśnie użyć czegoś cienkiego tu od spodu i włożyć, to wtedy ona pójdzie do góry, albo po prostu zjeść całą szafkę. Kiedy w końcu zawieszki zostały wyregulowane do końca, dojechałem praktycznie do sufitu, tutaj jeszcze trochę sufit jest krzywy i tak dalej. Teraz zostaje mi tylko skręcić szafki równiutko w przód i na wkręty. I voilà, taki oto właśnie przepis na wiszące szafki do sufitu. Dzięki za dzisiaj. Nie zapomnij o podzieleniu się komentarzem. Jak się podobało, zachęcam do subskrypcji, do kolejnych podobnych tematów, żeby ich nie przegapić. Tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo. Cześć!